Pochwal się, co znalazłeś w temacie objawienia, albo jak ja to sobie dzisiaj wymyśliłem, jak tam było, że my szukamy Pana Boga, to teraz Bóg szuka nas. Temat objawienia wywołuje u mnie jedno wspomnienie. To jest klasa druga szkoły podstawowej, to jest lekcja religii, to jest mój katecheta, który mnie przygotowuje do pierwszej komunii świętej. Serdecznie pozdrawiam księdza Krzysztofa Gardynę, dzisiaj jest proboszczem w Cieszyn Krasna. I wtedy pamiętam na początku lekcji, wszyscy siedzimy jak makiem zasiał, ksiądz katecheta taki dostojny mówi proszę dzisiaj namalować Pana Boga. I możesz sobie to wyobrazić, jak osiemnaścioro dzieci wyciąga te wszystkie swoje szpeje, kredki i tak dalej, flamastry, mazaki i przez całą godzinę lekcyjną my malujemy Pana Boga. Po czym pod koniec zadowolony katecheta mówi tak a czy Pan Bóg jest duchem? No, jest. A czy duch ma ręce? No duch nie ma rąk. A czy duch ma głowę? No głowy też nie ma. A czy duch ma nogi też nie ma. To zobaczcie, co namalowaliście w swoich zeszytach. I pamiętam, jak dzisiaj ten obrazek, który każdy tam rysował tego starego takiego pana z siwą, dużą brodą, który tam jest ubrany w te powłóczyste szaty. I jak dzisiaj myślę o objawieniu, to mam w głowie to wspomnienie. No, to ciekawe. Pan Bóg w objawieniu chce powiedzieć coś o sobie. Wspomnienie z szkolną ławką to akurat jest bardzo dobre, bo ja się przygotowując na to dzisiejsze spotkanie, czytając katechizm, wsłuchując się w to, co mówi o objawieniu, to mi się trzy rzeczy tak naprawdę zrodziły. I że tak powiem, druga rzecz jest związana z szkolną ławą. To dajesz. Druga rzecz, ale to zacznijmy po kolei. Pierwsza rzecz to jest moja taka, że. Katechizm, mówiąc o objawieniu, pokazuje postacie biblijne Starego Testamentu. Pokazuje Noego, pokazuje Abrahama, pokazuje Mojżesza, wylicza potem jeszcze inne święte postacie Starego Testamentu. I tak mi się zrodziła taka myśl, że Pan Bóg jest bardzo kreatywny. W objawianiu się, że on jak się objawia człowiekowi, to potrafi wymyślać naprawdę różne sposoby, różne drogi mm -hmm. do tego, żeby człowiek mógł Go poznać, żeby mógł zobaczyć, kim on jest. Uważacie, bo zupełnie inaczej Pana Boga poznał Noe, zupełnie inaczej pozna jego Mojżesz, to chcesz powiedzieć, że Pan Bóg ma powiedzmy językiem młodzieżowym taki swój styl, swój charakter. Tak, on wybiera konkretnych ludzi. Chodzi mi o to, że on jest. Naprawdę przemyślany w tym, co robi. Pan Bóg, no, ma coś w tym. No, jak się przegląda Stary Testament i Nowy Testament i historię Kościoła, to zawsze jest tak, że są pewne konkretne osoby w historii, które w konkretny sposób słyszą Boga, który przychodzi. To ktoś ładnie powiedział, że Biblia to jest historia ludzi którzy w swoim życiu doświadczyli Pana Boga. No dokładnie. I chodzi mi o to, że jak się popatrzy na tych ludzi, to widać taką bardzo dużą pomysłowość Pana Boga. No dobra, to fajnie to mamy ten pierwszy punkt, o którym chciałeś powiedzieć, idźmy dalej, żebyśmy nie przegadali. Dobrze, wszystkiego no to, to, to drugi punkt, który chciałem powiedzieć, to jest to, co katechizm tam cytuje, cytując yy, Ireneusza z Lyonu. O tym, że jest pewna boża pedagogia w objawianiu się. No, oczywiście tu chodzi o to, że Pan Bóg robi to stopniowo, że coraz bardziej odsłania prawdę o sobie, że nie mówi od razu wszystkiego, że jak gdyby tak traktował z szacunkiem człowieka, który musi dorosnąć do pewnych rzeczy, który musi dojrzewać do tego. I tak mi się trochę to skojarzyło i teraz właśnie ta kwestia szkolnej ławy, że ta boża pedagogia polega na tym, że Pan Bóg jak gdyby. Idzie wspólnie z tym, któremu się objawia. Że to nie jest tak, że bierze sobie naród wybrany Izrael, sadza ich w ławkach, jak w szkole, i zaczyna im wykładać teologię, kim jest Pan Bóg. Tylko wręcz przeciwnie, bierze ich w ich życie i w ich życiu się objawia. Pokazuje to w takich momentach, które są kluczowe dla ich, dla ich życia. I, I tu mi się od razu rodzi taki problem nas dzisiaj, że my, może z objawieniem Pana Boga, mamy dlatego problem, że my go poznajemy w szkolnej ławce. Tak jak Ty go poznawałeś, mm. jak ja go poznawałem, jak każdy, kto nas słucha, go poznawał. Siedzieliśmy na katechezie w ławce i ktoś nam wykładał teologię objawienia dla podstawówki, tak. dla szkoły średniej i tak dalej, no nie? A Pan Bóg to robi zupełnie inaczej. Dla niego pedagogika to jest, idziemy wspólnie przez życie. Albo dopowiem to, że nie. Wiadomości o Panu Bogu w szkole nie wyczerpują tematu, że trzeba sięgnąć, pogadać z tatą, pogadać z mamą. I czasami to takie przekazanie doświadczenia rodziców dziecku jest o wiele lepsze niż to właśnie takie na katechezie, że narysujemy Pana Boga. Trzecia moja myśl, która się tak zrodziła bardzo przy tym czytaniu katechizmu, to jest taka, że my mówimy bardzo ładnie, że Pan Jezus. To spełnia objawienia Pana Boga. Po Chrystusie nic więcej Bóg o sobie nie powiedział. Tak. Ja na to spojrzałem, że tak powiem, z jeszcze innej perspektywy, bo tak sobie pomyślałem, czy jest jakaś wyjątkowość objawienia dzięki Chrystusowi? Czy jest coś, co jest takie no zupełnie inne niż cała reszta? Nie wiem, czy na tym myślałeś kiedykolwiek. Myślałem nad takim pytaniem: jeżeli Bóg już się objawia, to co mi powie większego, nowego, lepszego? Szerszego, niż ja jestem w stanie sam dociec. Mówiliśmy w zeszłym odcinku, że my po rzeczach stworzonych możemy dowiedzieć się, że Pan Bóg jest, ale nie wiemy, jaki jest. I właśnie to, co przynosi Jezus, to jest odpowiedź na pytanie, jaki jest Bóg. Bo Jezus przyniósł no, dobrze, takie rzeczy, to, których nikt wcześniej nie powiedział. To, to to jest pytanie, które jest, że tak powiem, gdzieś trochę dalej. No, nieco więcej Bóg powiedział o sobie dzięki Chrystusowi. Ale samo pytanie, na czym polega wyjątkowość objawienia się Boga w Chrystusie? No nie wiem. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Może Bo... myślimy o tym samym tylko <laughs> z drugiej strony. <laughs> nie wiem, czy myślimy o tym samym, ale ja sobie to połączyłem z wszystkimi religiami świata. Przynajmniej z tymi największymi. Jak się ktoś mnie zapyta, na czym polega wyjątkowość chrześcijaństwa i dlaczego chrześcijaństwo, a nie na przykład inna religia, to to jest, myślę, sedno. Bóg nie mówi tylko do proroka, żeby coś przekazał ludziom, ale sam staje się Powiedzielibyśmy prorokiem, który przekazuje ludziom. A nawet czymś więcej niż no, prorokiem. Że Bóg staje się człowiekiem. To jest ta najbardziej wyjątkowa sytuacja w historii ludzkości. I to mi się tak skojarzyło, że jeżeli patrzymy na objawienie Boże, to warto zobaczyć jego wyjątkowość też w chrześcijaństwie, że to jest naprawdę coś niesamowitego. A druga rzecz, no to jest to, co Ty powiedziałeś, to pytanie, które jest no bardzo fajne. Co więcej, Bóg powiedział dzięki temu, że. I że przyszedł sam we własnej że osobie. Że przyszedł sam we własnej osobie. W osobie Syna Bożego. Przede wszystkim pokazał nam, jak On żyje. Pokazał, że jest Bogiem trójjedynym. Czegoś takiego nikt wcześniej nie wymyślił, żeby troje, trzech, troje, było jednym. Bóg ojciec im Boży Duch Święty. Bo to jest nie do wymyślenia. To jest niedowymyślenia, to jest ścisła tajemnica wiary. Tam wszystkie nasze domysły się załamują, jak to ktoś ładnie powiedział. Aniołowie mają niezły no. ubaw w niebie, jak my to tłumaczymy. Dokładnie. <laughs> Dlatego łatwiej powiedzieć, że pokazał nam, jak żyje. <laughs> A powiedział coś więcej. Analizowałem to, myślałem o tym przez dobre trzy dni ostatnie. Bóg przez to, że się objawił w Jezusie Chrystusie, pokazał cechę miłosierdzia, że jest miłosierny. Wracając do tego pytania, co Bóg nam więcej o sobie mówi, to yy, mówię, że myślę, że jest takie bardzo ważne stwierdzenie. Mówi nam, że jest osobą, czyli że jest kimś, kto może się z nami komunikować, wchodzić w relacje. To jest niesamowicie ważne, bo kiedy się odkrywa takiego pana Boga, kiedy on w taki sposób siebie pokazuje, to zupełnie zmienia naszą perspektywę relacji do niego. My o Bogu nie mówimy coś, nie mówimy rzecz. Mówimy, że to jest osoba. Ja w ogóle chciałem zapytać. Po co Pan Bóg się w ogóle objawia? Po co? Jest Bogiem wszechmocnym, niczego nie potrzebuje, nic nie chce. Po co Pan Bóg to robi? I Pan Bóg to robi z miłości, po to, żeby nas zbawić. No mało mi to mówi. No, ale nie ma innej odpowiedzi. Ale co to znaczy, że z miłości, po to, żeby nas zbawić? No bo nie ma innego celu, żeby się objawić człowiekowi. Celem, że Pan Bóg się objawia wciąż nieustannie do Jezusa Chrystusa, a potem przypomina przez objawienia prywatne różne rzeczy, jest to, żeby człowiek zrozumiał, że Pan Bóg jest jedyny, właśnie ten, który go stworzył, upragniony święty, i żeby człowieka zbawić, czyli żeby człowiek był szczęśliwy z Panem Bogiem, tak jak to Pan Bóg zaplanował od samego początku. No ale czy do tego jest potrzebne objawienie? No? To nie jest takie oczywiste. Jeżeli mamy robić tak, że idziemy faktycznie po kolei, jakby ucząc się z Panem Bogiem tej prawdy o nim, no to pierwsze pytanie jest takie: Jeżeli my możemy sami od siebie szukać Pana Boga, to dlaczego Bóg zaczyna szukać człowieka? No dlaczego? Bo chce, żeby człowiek go poznał. To po co? No i właśnie, teraz w katechizmie, w pierwszym akapicie z tych punktów, które dzisiaj przerabiamy, jest takie coś, że. Pan Bóg dał nam zdolność odkrywania Jego samego i pewnych Jego przymiotów z świata stworzonego, ale ponieważ istnieje inny porządek rzeczy, porządek objawienia, dlatego sam wychodzi do człowieka z perspektywą poznania. I to jest coś, co jest, myślę, kluczem i tym, o co Tobie tak naprawdę cały czas chodzi. Że obok tego świata stworzonego istnieje świat duchowy, którego my nie jesteśmy w stanie sami z siebie poznać. I ten świat duchowy to jest właśnie, możemy go doświadczyć, dlatego, że Pan Bóg do nas wychodzi z tym światem duchowym. Natomiast to, że Pan Bóg mnie kocha, to jest efekt końcowy tego wychodzenia. To jest moment, w którym On sam na krzyżu za mnie umiera. To jest moment, kiedy ja mogę powiedzieć, że Bóg, który mi się objawił, jest Bogiem miłości. I robi to z miłości do człowieka. Jak dojdziemy w wyznaniu wiary, że umarł na krzyżu, to dojdziemy do punktu, to jest prawdziwa miłość. Bóg pokazał, że kocha. I jak mamy to sobie poukładać, to w taki sposób. Zanim my powiemy, my to, bo to jest, wiesz dlaczego ja się tak o co kłócę? My uwielbiamy mówić, że Pan Bóg wszystko zrobił z miłości. My to uwielbiamy. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy jako diakoni na potrójną tam do pustelni i było spotkanie z tą profesorką francuskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która tam gotowała. I pierwsze spotkanie, pierwsza konferencja, pierwsza dyskusja i y, pytanie właśnie tej profesorki o miłość. I wielka kłótnia z, z diakonami, że kobieta się nie zna i tak dalej, bo podważyła właśnie takie zdanie. I powiedziała, żeby przestać tak gadać. Ja to jak dzisiaj pamiętam, bo niewiele brakło, a niektórzy by się chyba spakowali i wyjechali jeszcze tego samego dnia w dniu przyjazdu. Bo kobieta, która przeczytała wszystkie encykliki Jana Pawła II, miała niesamowitą wiedzę teologiczną, powiedziała, żeby skończyć, gadać, że Pan Bóg jest miłością i wszystko załatwione. Mówi: ona dzisiaj to nikomu nic nie tłumaczy. Szlagier. Utarty schemat postępowania. No i widzisz, tutaj, że tak powiem, rewelacyjny a słowo rewelacja to jest objawienie. objawienie, lądujemy na tym, czego doświadczyłem w drugiej klasie podstawówki. Ja już wtedy wiedziałem, jaki Pan Bóg jest. Że ma brodę, że ma ręce, że ma powłóczyste szaty. A tak naprawdę minęło wiele lat i wciąż wiem, że nic nie wiem. <laughs> Może nie tak, że nic. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy unikali takich prostych odpowiedzi. Naprawdę. Pan Bóg się objawia po to, żebyśmy Go mogli lepiej poznać i dzięki temu z Nim zbudować relacje. Żebyśmy mogli Go wybrać. Wybrać, dokładnie. To jest to, co lubiłem... Oj, to jest dobre słowo, żeby Go wybrać. To, co lubiłem powtarzać uczniom, że tak jak w tym opisie rajskim człowiek wybrał coś innego niż Pan Bóg proponuje, tak chodzi o to, żeby teraz w pełni wolności, z taką świadomością, że ja chcę wybrać Boga. No i to jest... I do tego jest potrzebne poznanie Pana Boga, bo ja mogę wybrać kogoś wtedy, kiedy go poznam. Im bardziej go poznaję, tym łatwiej jest mi wybrać. Jeszcze lubiłem takie porównanie robić. Zobacz, jak bardzo przykry i trudne musi być życie człowieka, który, odrzu który odrzuca Boga, że Bóg jest w stanie poświęcić syna, posłać syna, objawić syna, dać syna aż po krzyż. Jak bardzo niebezpieczne jest to, co czeka człowieka który nie wierzy w Jezusa, że Bóg się aż do takiego czynu posyła, że oddaje samego siebie, żeby tylko uratować człowieka no, przed tym niebezpieczeństwem. To jest dobra myśl do tego, żeby ją kiedyś rozwinąć. Więc to objawienie. nie? Po co Bóg się co objawia? Co musi Bóg widzieć w przyszłości? Że nie odpuścił. Nie odpuścił po raju. Nie odpuścił po Noe. Nie odpuścił po tym, jak cielca zbudowali złotego. Nie odpuścił nawet po tym, jak ukrzyżowali syn. Tak, Coś musi być. I dlaczego Bóg się objawia, żeby cię nie spotkało to, co ci może spotkać bez objawienia? No w pewnym sensie bardzo dobre, żeby cię nie spotkało to, co cię możemy powiedzieć tak inaczej, żeby cię nie ominęło to. No tak, to jest lepsze. Dlaczego Bóg się objawia? Żeby cię nie ominęło szczęście wieczne. Żeby cię nie ominęło to, do czegoś zostałeś stworzony.